Życie monastyczne. Ponad miejscowością Rüdesheim nad Renem, pośrodku rozległych winnic Rheingau, wznosi się benedyktyński klasztor sióstr świętej Hildegardy. Kościół i budynki klasztorne powstały na początku XX wieku, jednak historia tego klasztoru sięga średniowiecza. U jej początku stoi wyjątkowa kobieta, święta Hildegarda z Bingen. Święta Hildegarda z Bingen urodziła się w 1098 roku jako 10. dziecko w rodzinie cesarskiego urzędnika i zgodnie z tradycją rodzice poświęcili ją służbie Bogu. Kiedy miała 8 lat, została umieszczona w przyklasztornej szkole. Szkoła dała jej gruntowne wykształcenie i rozbudziła w niej powołanie zakonne. Przyszła święta wstąpiła do klasztoru, a w roku 1136 została jego przeoryszą. Święta Hildegarda pisała rozprawy z dziedziny teologii i fizyki, komponowała hymny i pieśni, prowadziła ożywioną korespondencję z licznymi współczesnymi sobie autorytetami. Obecnie postać świętej Hildegardy jest często przywoływana w kontekście jej różnorodnej działalności. Była aktywna jako obrończyni praw kobiet i prekursorka ruchów ochrony środowiska, jako specjalistka odżywienia i lekarka. Nie ma chyba dziedziny, w której nie wniosłaby wartościowego wkładu. Trudno uwierzyć, że żyła 800 lat temu. Niestety do dziś nie zostało ustalone, czy wszystkie teksty z dziedziny medycyny i fizyki przypisywane świętej Hildegardzie są rzeczywiście jej autorstwa. Nasz klasztor jest w szczególny sposób związany ze świętą Hildegardą. Przede wszystkim jest ona jego patronką. Oprócz tego założyła dwa wcześniejsze klasztory, Rupertsberg i Aibingen. Ale najważniejsze dla nas jest to, że w XII wieku żyła, podobnie jak my dzisiaj, zgodnie z nauczaniem świętego Benedykta. Das ist klar, das sind vier B. Vier B, ne? Und dann hier, das ist vier Kreuze. Mhm. Ja, das ist mhm. Gut. Logisch, wenn wir damit zu machen. Ja, dann weiß ich Bescheid, ne? Gut. Alles klar. Spricht der Herr.
seht, ich erschaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Entschuldigung, einen neuen Himmel und eine neue Erde. Gut. Seht, ich erschaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Man wird nicht mehr an das Frühere denken. Es kommt niemand mehr in den Sinn. Die Lamentationen hier in die Propheten. Śpiew rozwija wewnętrznie, wynosi ponadchwilowe nastroje. Pozwala wielbić Boga w modlitwie, niezależnie od samopoczucia i stanu psychiki. Chorał gregoriański doskonale spełnia tę rolę. Odległy od współczesności język łaciński oraz ciągły, miarowy rytm pieśni pozwalają mi się skupić i wyciszyć. Równocześnie chorał wyraża najgłębszą istotę naszej wiary. Ja osobiście znajduję w nim odpowiedź na pytanie o obecność Boga w świecie. Śpiewam, ponieważ wierzę, że Bóg jest blisko. Das sich selbst gehören, entsprechend dem Maß, als die Person sich gehört, das sich selbst gehören ist variabel, ist steigerungsfähig. Die Selbstgehörigkeit als hohe Form von personaler Einheit ist nicht selbstverständlich. Sie kann nur von Person gewonnen werden. Und für die Gewinnung der Einheit ihrer selbst ist Entschiedenheit notwendig. Diese verlangt wiederum die Kraft der Person zur Totalität, zur Ganzheit der Person ist in Bezug auf Stand die Entschiedenheit notwendig. Wieso soll ich fähig werden zu Geduld, Gehorsam und Demut? Sind das die drei Dinge, die klösterliches Leben bedürfen? Ja, ich glaube, so ist es nicht ganz gemeint. Es wird sich erweisen, ob sie aus der Gnade heraus fähig sind, nicht? Und gerade Geduld, Gehorsam und Demut sind vielleicht Dinge, über die wir mal sprechen müssen, weil man so ganz bestimmte Vorstellungen davon hat. Und wir beginnen mal mit der Geduld. Nie jest możliwe poznanie zależności między staraniem wkładanym przez nas w modlitwę, a jej rezultatem. Nigdy też nie będziemy wiedzieć, czy nasze modlitwy brzmią jednogłośnie.
Ta wiedza jest dla nas niedostępna. Nie można jej czerpać z faktów. Kiedy ktoś pragnie uczynić z modlitwy podstawowy cel swojego życia, myślę, że jest zupełnie zrozumiałe, iż pragnie wiedzieć, czy robi to dobrze. Dlatego tak istotna obok modlitwy jest praca. Pokazuje ona wyraźnie, jaki jest stan naszego umysłu. Jeżeli nie potrafimy skupić się na pracy, pracujemy niechętnie i z wysiłkiem. Na pewno i w modlitwie nie osiągniemy skupienia. Z drugiej zaś strony, jeśli angażuję się całą duszą w jakieś nawet prozaiczne zajęcie, podobna postawa będzie charakteryzować również moją modlitwę, choćbym nie zdawała sobie z tego sprawy. Z tego względu praca, moim zdaniem, jest niezawodnym sprawdzianem jakości modlitwy. Święty Benedykt twierdził, że klasztor jest szkołą wysławiania Boga. W spisanej przez siebie regule, w rozdziale poświęconym przyjmowaniu nowych członków, podał 3 kryteria, na podstawie których można ocenić, czy dany kandydat nadaje się do życia we wspólnocie zakonnej. Po pierwsze, kandydat musi być wypełniony religijnym zapałem. Po drugie, musi mieć w sobie poczucie posłuszeństwa. A po trzecie, święty Benedykt nazywa tę cechę oprobrium, musi być odporny i wytrzymały. Te kryteria pozwalają zrozumieć, czego nowicjusz musi się nauczyć. Nowicjat nie jest szkołą w zwyczajnym znaczeniu tego słowa. Jest raczej szkołą życia. Tam, gdzie ludzie żyją wspólnie, rodzą się konflikty. Ważne jest, byśmy przyglądali się im i wyciągali z nich wnioski. Nie jest łatwo wyjaśnić koncepcję odkupienia przez winną przewinienia popełnionego wobec wspólnoty lub wobec którejś z sióstr. Dlatego spróbuję posłużyć się przykładem z młodości, z czasów, zanim wstąpiłam do klasztoru. W szkolnej drużynie sportowej, do której należałam, był zwyczaj, że po przegranym meczu osoba winna porażki fundowała koleżankom coś do picia. Po czym, co najważniejsze, nikt więcej nie wracał do sprawy. Oczywiście w klasztorze odbywa się to inaczej. Mamy inne sposoby wyrażania skruchy, lecz zasada jest taka sama. Chodzi o to, by wina została wybaczona i nie kładła się więcej cieniem na stosunkach wewnątrz wspólnoty.
Do klasztoru należy położona na wzgórzu winnica o powierzchni 6 akrów. Każdego roku produkuje się w niej 28 tysięcy litrów wina, co daje 35 tysięcy butelek przeznaczonych do sprzedaży. Jest to mniej więcej taka ilość, jaką wytwarza typowa winnica prowadzona przez jedną rodzinę w tej okolicy. Święty Benedykt przykazał braciom i siostrom swojego zakonu nieustanną gościnność. Z tego powodu w klasztorze świętej Hildegardy z Bingen zawsze jest wielu gości, którymi zajmują się siostry. W ciągu ostatnich lat liczba odwiedzającej nas młodzieży i pielgrzymów bardzo wzrosła. Klasztorny kościół został wykończony w stylu szkoły z Beuron, który rozwinął się w benedyktyńskim opactwie w Beuron w połowie XIX wieku. Mocna stylizacja opiera się na sztuce starożytnego Egiptu. Jednym z podstawowych zajęć sióstr jest praca w pracowni konserwacji zabytków piśmiennictwa. To tutaj cenne księgi i dokumenty poddawane są pracochłonnym zabiegom, dzięki którym będą mogły przetrwać dla potomności.
Prawdziwy mnich, zgodnie z nauczaniem świętego Benedykta, powinien wypełnić swoje życie pracą. Praca w klasztorze ma dwa aspekty. Po pierwsze, służy zapewnieniu wspólnocie środków do życia. Po drugie, poprzez pracę uczestniczymy w stwórczym dziele Boga. Pracując, człowiek staje się pomocnikiem Boga w stwarzaniu świata. Oba te aspekty pracy, ekonomiczny i duchowy, nie zawsze dadzą się ze sobą pogodzić w klasztornym życiu. Choć prowadzimy różnorodną działalność, nie każda siostra może wykonywać wymarzone zadanie. Oczywiście dokładamy wszelkich starań, by każda z nas mogła w najlepszy możliwy sposób łączyć w swojej pracy te dwa aspekty. Obok naszej działalności zarobkowej mamy do wykonania szereg zadań związanych z bieżącym prowadzeniem domu i organizacją życia codziennego sióstr. Obowiązkiem każdej żyjącej w klasztorze siostry jest włączanie się na tyle, na ile pozwalają jej siły, w pracę na rzecz wspólnoty. Przed jednym nikt z nas się nie uchroni, przed śmiercią. Zawsze pamiętam, że śmierć i choroba są nieodłącznymi elementami naszego życia. Jest to dla mnie jeden z najważniejszych aspektów życia. Gdybyśmy wykluczyły słabość i ułomność z życia naszej wspólnoty, zafałszowałybyśmy prawdziwy obraz życia i trwałybyśmy w ułudzie. Nasza święta patronka takimi słowy zwracała się do chorych, którzy byli bliscy śmierci. Będziemy przy was, dopóki nie zostaniecie wezwani na drugą stronę. Thank you.
Opracowanie wersji polskiej i udźwiękowienie Fundacja Lux Veritatis we Wrocławiu. Tekst polski Piotr Górka. Czytał Roman Baczyński.